świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Sekrety. Mama świnka zrobiła specjalne pudełko dla Peppy. Peppo, to pudełko jest tylko dla ciebie. Dziękuję, mamo. Możesz w nim chować swoje sekretne drobiazgi. Ale co ja tam mogę wkładać? Och, tylko ty możesz o tym zdecydować. To twoje sekretne pudełko. Już wiem, co tam mogę schować. Dobrze, ale nikomu nie mów. Nikomu nie powiem. Ani George'owi, ani tacie. To będzie sekret. George, to moje sekretne pudełko. Jest puste. Muszę znaleźć coś, co mogę tam schować. George chce pomóc Peppie. Nie, George. Tylko ja mogę wiedzieć, co będzie w pudełku. Musisz chwilę poczekać na zewnątrz, aż coś wybiorę. Peppa wybiera sekretne drobiazgi. Teraz moja skrzyneczka jest pełna. George, nie możesz zaglądać do środka. George chciałby wiedzieć, co jest w środku sekretnego pudełka Peppy. Jeżeli chcesz, możesz spróbować zgadnąć. Dinosaur! George myśli, że Peppa schowała do pudełka dinozaura. Och, George! Bez przerwy mówisz tylko o dinozaurze. Tak czy siak, dinozaur jest za duży, żeby się zmieścił w pudełku. George nie umie zgadnąć, co jest w pudełku. Tata świnka czyści obrazek. Tato, to moje sekretne pudełko. Mamusia je dla mnie zrobiła. To bardzo ładnie, Peppo. Co tam masz? To tajemnica. George próbował zgadnąć, ale mu się nie udało. Mogę spróbować? Tak. Włożyłaś do środka moje okulary? Nie. Swoje okulary masz na głowie. Więc tu są. Gapa, tatuś. Nie zgadłeś, co tam mam. No cóż, włożyłaś tam buty mamy? Nie, znowu nie zgadłeś. To nie to. Peppa lubi sekrety. Mamo, nikt nie wie, co jest w moim pudełku. O, co masz, George? Zrobiłam też pudełko dla George'a. Trzyma tam sekretne rzeczy. Tylko George wie, co jest w środku. O! Peppa bardzo by chciała wiedzieć, co jest w pudełku George'a. Czy to twoja ulubiona zabawka dinozaur? Nie. Zabawka George'a, jego dinozaur, wcale nie jest schowana w pudełku. To jest za trudne. Nigdy nie zgadnę. Peppa przestała lubić sekrety. Może, jak pokażesz George'owi, co masz w pudełku, to on pokaże ci, co ma w swoim. Dobrze, ale zrobimy to jednocześnie. To wspaniały pomysł. Liczę do trzech, a wy pokazujecie, co macie w pudełkach. Gotowi? Tak. Raz, dwa, trzy. George ma bębenek, a Peppa trąbkę. Ach, jak ślicznie. Tak, to bardzo ładnie brzmi. Macie jeszcze jakieś sekrety? George ma jeszcze ciasteczko. A pudełko Peppy jest puste. Ach, ja nie mam nic więcej. Za to ja mam. Częstujcie się. George, Peppa, mama świnka i tata mają pyszne ciasteczka. Nie mam specjalnego pudełka, ale wiem, gdzie powinienem ukryć moje ciasteczko. Zgadniecie, gdzie? Czy może schowasz je w lodówce? Nie. W innym specjalnym miejscu. W brzuchu. Pyszne. Ja moje ciasteczko też schowam w brzuszku. Ja też. Postaciom głosów życzyli Julita Kożuszek-Borsuk, Dorota Lanton, Andrzej Chudy i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.